Hamilton Smith, List do Galacjan, komentarz, rozdział 2. Chrystus umarłby daremnie. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy ze sobą i Tytusa. 14 lat później apostoł ponownie odwiedził Jerozolimę, tym razem z Barnabą i Tytusem. Wizyta, której szczegóły znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, spowodowana była właśnie naukami głoszonymi przez nauczycieli powracających do zasad judaizmu, fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni. Wywołali oni niepokój w zborach w Galacji. Paweł i Barnaba sprzeciwili się w Antiochii ich błędnemu nauczaniu. Jednak Bóg w swej mądrości tak pokierował całą sprawą, że wieść o spornej kwestii dotarła do Jerozolimy, gdzie ją rozstrzygnięto. Bóg nie dopuścił, by jasne stanowisko Pawła i Barnaby, jakkolwiek słuszne, stało się ostateczne i wiążące w tej sprawie. Gdyby w Antiochii rozstrzygnięto sprawę błędnych judaizujących nauk, mogłoby to doprowadzić do rozłamu w zgromadzeniu, Kościele. Bowiem wówczas część wierzących pochodząca z Żydów była bardzo związana z prawem mojżeszowym i uważała za centrum Jerozolimę. Pozostała część wierzących wywodzących się z pogan za swą duchową stolicę obrała Antiochię, gdzie powstał pierwszy zbór chrześcijański wśród pogan. Paweł przybywa do Jerozolimy na skutek objawienia. Werset 2. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że bracia z Antiochii zadecydowali o wysłaniu Pawła i Barnaby do Jerozolimy. 15 rozdział, 2 do 3 wersetu. Z rozważanego wersetu dowiadujemy się, że apostoł udał się tam na skutek otrzymanego od Boga objawienia. To dowodzi, że choć apostoł żył w społeczności ze swoimi braćmi i postępował zgodnie z ich jednomyślnymi decyzjami, których w żaden sposób nie lekceważył, to jednocześnie był prowadzony przez bezpośrednie Boże objawienie. Z powodu podważania prawdy Ewangelii Paweł wyłożył wierzącym w Jerozolimie, a szczególnie tym spośród nich, którzy zajmowali wysoką pozycję w zborze, przedmiot swego zwiastowania. Nie pozostawił przy tym duchowym przywódcom w Jerozolimie możliwości oceny, która Ewangelia pochodzi od Boga. Ta zwiastowana przez Pawła, czy to ta, którą głosili judaizujący nauczyciele. Chociaż tak naprawdę Ewangelia jest jedna. Nie, Paweł zdecydowanie sprzeciwił się bardzo powszechnej wówczas skłonności powrotu do prawa, gdyż zagrażało to jego dziełu pomiędzy poganami i łatwo mogło zniweczyć jego pracę. Werset 3. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. W tym wersecie apostoł powołuje się na przykład Tytusa, aby pokazać, że pouczenia oparte na prawie nie zostały wcale zaakceptowane w Jerozolimie. Nie upierano się przy nich. Tytusa, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, które w tym wypadku byłoby zgodne z przepisami prawa mojżeszowego. Powrót do prawa odbiera nam wolność. Wersety od 4 do 5 rozdziału 2 listu do Galacjan. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Apostoł kontynuuje temat, przyglądając się nauce fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni. Ich celem było narzucenie wierzącym przepisów i obowiązków. Głównym zamiarem fałszywych nauczycieli było zwrócenie uwagi wierzących Galacji na siebie samych. Ich pragnieniem było uzyskanie poważania i pozycji wśród wierzących. Takim ludziom apostoł nie ustąpił ani na chwilę. Kiedy stawką była prawda, Paweł nie dawał się nigdy pod żadnym pretekstem namówić na okazywanie pobłażliwości, łaski i miłosierdzia. Inne miejsca Pisma napominają nas, abyśmy ulegali jedni drugim. Efezjan 5, rozdział 21, werset i 1 Piotra 5, rozdział 5, werset. Gdy jednak sprawa dotyczyła fałszywych braci, gdy prawda Boża została podważona, apostoł nie szedł na żadne odstępstwa, na żadne ustępstwa. Werset 6. Co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Poza fałszywymi braćmi byli pośród wierzących również i tacy, którzy cieszyli się powszechnym poważaniem. Z racji posiadanego daru lub niepodważalnej duchowości zajmowali wśród wierzących w Jerozolimie wysokie, nawet przywódcze stanowisko. Jednak gdy chodziło o prawdę, fakt piastowanej przez nich funkcji i zajmowanej pozycji nie miał dla apostoła większego znaczenia. Bóg nie ma względu na osobę. Przed Bogiem nie liczy się ludzkie uznanie, jakie ktoś posiada, nawet nie osoba sama w sobie, lecz jedynie cechy Chrystusa, które przejawiają się w danym człowieku. Paweł bezsprzecznie darzył tych braci należnym szacunkiem, nie lekceważył ich w żaden sposób i miłował jako braci. Jednak nie mieli oni żadnego wpływu na autorytet Pawła, który apostoł otrzymał bezpośrednio od samego Chrystusa. Bracia będący filarami zgromadzenia uznali apostolstwo Pawła. Wersety od 7 do 10 rozdziału 2 listu do Galacjan. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Bracia, którzy zajmowali wysoką pozycję w zborze w Jerozolimie, jednogłośnie potwierdzili apostolstwo Pawła w jego służbie dla narodów pogan. Uznali fakt, że głoszenie Ewangelii poganom zostało powierzone Pawłowi, podobnie jak Piotrowi zwiastowanie jej wśród Żydów. Potwierdzili również, że Bóg, który w niesamowity sposób działał przez Piotra, w nie mniejszym stopniu przejawiał swoją moc poprzez apostoła Pawła i jego służbę dla dobra pogan. Jakub, Kefas, czyli Piotr i Jan w tej sytuacji rozpoznali łaskę darowaną Pawłowi bez jakiegokolwiek ich udziału i jedynie ją potwierdzili. Przewodzący zgromadzeniu w Jerozolimie podali swoją prawicę apostołowi Pawłowi i Barnabie na znak jedności w tej sprawie. W ten sposób utwierdzili ich w przekonaniu, że mają iść do pogan. Zachęcili ich również, aby pamiętali o ubogich, a Paweł, jak wiemy, był zawsze gotowy, by służyć ubogim. Praca Pawła potwierdzała jego autorytet. poprzednich wersetach apostoł przedstawił swą praca Pawła potwierdzała jego autorytet. W poprzednich wersetach apostoł przedstawił swą długoletnią służbę wśród pogan. Bóg naprawdę działał przez niego z wielką mocą, pomimo że apostoł nie otrzymał upoważnienia ani apostolstwa od innych apostołów. Z biegiem czasu zarówno jego autorytet, jak i niepodważalne apostolstwo zostały uznane przez apostołów w Jerozolimie za pochodzące niewątpliwie od samego Boga. Przytoczone szczegóły służby apostoła Pawła w pewien sposób piętnują postępowanie zborów w Galacji, które odwróciły się od niego oraz kwestionowały apostolstwo Pawła. Czyniąc tak, Galacjanie nie tylko odwracali się od Pawła, lecz jednocześnie stawali w pozycji wobec braci uważanych za filary zgromadzenia w Jerozolimie, którzy gdyby się znaleźli w takiej sytuacji jak apostoł, postąpiliby dokładnie tak samo, rozprawiając się jak najszybciej z błędną nauką dotyczącą prawa. Ponadto fragment ten obala błędną naukę o tzw. sukcesji apostolskiej oraz fałszywy pogląd, jakoby apostoł Piotr był ziemską głową, naczelnym zwierzchnikiem Kościoła. Piotr sam bowiem przyznaje, że to nie jemu została powierzona służba wśród narodów, czyli pogan. Piotr nie był zwierzchnikiem Pawła. Wersety od 11 do 14 drugiego rozdziału listu do Galacjan. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak, że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Apostoł kończy ten fragment listu, przytaczając jeszcze inne wydarzenie, które pokazuje dobitnie, że nawet sam Piotr nie posiadał żadnej władzy nad Pawłem. Wręcz przeciwnie, to właśnie Paweł okazał się autorytetem w kwestii prawdy. W zaistniałej sytuacji Paweł musiał przeciwstawić się Piotrowi. Piotr bowiem podczas swych odwiedzin w Antiochii, gdzie zgromadzenie składało się głównie z wierzących pogan, publicznie odciął się od żydowskich zwyczajów, spożywając posiłek z wierzącymi poganami. Gdy jednak nadeszli Żydzi z Jerozolimy, gdzie wielu wierzących uparcie obstawało przy przestrzeganiu prawa i związanych z nim przepisów, Piotr wycofał się i odłączył od wierzących pogan. Ciało chętnie się chlubi, a jest powodem wielu uchybień. Powód potknięcia się Piotra, podobnie jak to jest czasami często z nami, tkwił w jego ciele. Stara, zdominowana przez zmysłowe pobudki ziemska natura wierzącego wzbudza w nas zgubne pragnienie, by dobrze wyglądać w oczach innych. Piotr obawiał się, że mógłby stracić uznanie wśród obrzezanych. Strach o utratę własnej pozycji kazał mu przybrać maskę i wybrać drogę nieszczerości. Przez ten czyn podważył jedność ducha, który nie czyni różnicy między członkami zgromadzenia. Porównaj 1 Koryntian 12 rozdział 13 werset. Zaprzeczył prawdzie Ewangelii spowodował podział wśród wierzących. Fakt, że Piotr zwiastował stanowisko apostoła, jeszcze bardziej czyni go winnym. Ktoś określił to tak: im większym szacunkiem darzony jest człowiek, a w tym przypadku istniały ku temu słuszne powody, tym większym źródłem upadku staje się dla innych, gdy sam upadnie. Prawda ta potwierdziła się również i tutaj, brak konsekwencji i chwilowe odstąpienie od prawdy przez Piotra pociągnęły za sobą obłudę również innych wierzących Żydów z Antiochii. Nawet syn pocieszenia, wierny Barnaba, Dzieje Apostolskie 4:36, dał się wciągnąć w ich obłudę. W tych okolicznościach Paweł słusznie wyraził swój sprzeciw, gdyż wiedział, że stawką jest Boża prawda. Z tego też powodu publicznie napomniał współapostoła, mówiąc: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Fałszywe postępowanie może zniweczyć moc Ewangelii. Wersety 15 i 16 drugiego rozdziału Galacjan. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynku zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Fakty podane przez Pawła potwierdziły, że jego autorytet nie został nadany przez ludzi. Jednocześnie apostoł jasno postawił sprawę, mówiąc, że nie ma zamiaru choćby na krok odstąpić od prawdy. Teraz Paweł zaczyna mówić o samej Ewangelii, która wskutek błędnej nauki została wypaczona. Spożywanie posiłków z wierzącymi z pogan, a następnie odłączenie się od nich w obecności braci z rodzimych stron Piotra było czymś więcej niż aktem zwyczajnej obłudy. Postępowanie Piotra zagrażało bezpośrednio sprawie Ewangelii i podważało prawdę. Prawdą zaś było to, co stwierdził już Piotr, Paweł oraz inni wierzący pochodzący z Żydów, że człowiek zostanie usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wiedząc o tym, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, aby zostać usprawiedliwionymi na podstawie wiary, a nie z uczynków prawa, bo z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Powrót do zakonu czyni z Chrystusa sługę grzechu. Wersety 17-18 drugiego rozdziału Listu do Galacjan. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Piotr wraz z innymi wierzącymi z Żydów porzucił prawo mojżeszowe jako środek usprawiedliwienia, by zostać usprawiedliwionym przez Chrystusa, rezygnując jednak ze spożywania posiłku z poganami. Piotr powrócił do przykazań prawa, dokładnie do tych rzeczy, które wcześniej odrzucił. Jeśli miał rację, porzucając prawo jako środek usprawiedliwienia, to nie mogło być słusznym powracanie do jego przykazań. Piotr zrezygnował przecież z prawa ze względu na Chrystusa. Jeśli jednak postąpiłby słusznie, zwracając się ponownie ku prawu i szukając w prawie rozwiązania, oznaczałoby to, że Chrystus doprowadził go do podjęcia błędnej decyzji. Było to przecież niemożliwe. Chrystus nie może bowiem nakłaniać nikogo do fałszywego postępowania. On nie jest przecież sługą grzechu. Jest więc oczywiste, że powracanie do prawa jako środka zapewniającego usprawiedliwienie prowadzi nas do odbudowania rzeczy, które wcześniej zburzyliśmy. Tym samym stajemy się przestępcami wobec prawa. Wierzący chrześcijanin jest martwy wobec prawa. Werset 19 Listu do Galacjan, rozdziału 2. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Apostoł najpierw zastosowuje tę prawdę wobec siebie samego, a następnie w ujmujący sposób w kilku słowach przedstawia chrześcijańskie stanowisko. Ewangelia przynosi człowiekowi Bożą sprawiedliwość. Prawo zaś wymaga od człowieka sprawiedliwości i ogłasza śmiertelny wyrok nad każdym, kto w 100% nie wypełni jego przepisów. Człowiek jako grzeszna istota musi więc umrzeć. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wiemy więc, że ani Paweł, ani też nikt z nas nie wypełnił przepisów prawa. A więc według zasad prawa zasługujemy na wyrok śmierci. Werset 20, drugi rozdział listu do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Dla każdego, kto wierzy w Jezusa, sprawiedliwy i zasłużony wyrok śmierci został wykonany na Chrystusie, w Jego zastępczej śmierci. Jego śmierć to śmierć naszego starego człowieka, nad którym ciążył wyrok śmierci. Zatem wierzący może powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Każdy, kto w ten sposób przeszedł przez śmierć, w śmierci swego zastępcy, uwolniony jest od prawa. Prawo jest w stanie osądzić człowieka jedynie na podstawie życia, jakie on prowadził do momentu śmierci. Nie ma mocy nad martwym człowiekiem, zaś każdy, kto uwierzy w Chrystusa, umiera, to znaczy nie żyje już starym życiem upadłego człowieka, nad którym ma swoją władzę prawo. Widzimy zatem, że zakon w żaden sposób nie jest w stanie zaszkodzić ani dosięgnąć tych, którzy umarli z Chrystusem, umierając dla starego życia, do którego odwołuje się prawo. Jako nowo zrodzeni wierzący otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie. To dlatego apostoł może powiedzieć: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pełnię i doskonałość nowego życia oglądamy w Chrystusie. Jeśli chcę zobaczyć to nowe życie w Jego pełni i doskonałości, muszę spojrzeć na Chrystusa. John Nelson Darby powiedział: gdy kieruję moje oczy na Chrystusa, gdy widzę Jego posłuszeństwo, czystość, łaskę, współczucie, cierpliwość, oddanie, świętość, miłość, całkowitą wolność od wszelkich przejawów egoizmu, wtedy mogę powiedzieć: takie właśnie jest moje życie. Choć może ono zostać przyćmione, to jednak nadal pozostaje moim życiem. Naszym przywilejem jest uważanie siebie samych za martwych wobec prawa, abyśmy mogli żyć nowym życiem dla Boga. Inną, niezwykle ważną prawdą jest fakt, że nowe życie, podobnie jak każde życie na ziemi, ma i musi mieć na uwadze jeden cel: podtrzymywanie i zachowywanie swego istnienia. Skoro Pan Jezus jest naszym życiem, staje się On również celem naszego ziemskiego bytu. Tak więc apostoł może dodać: a obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Poprzez wiarę widzimy Chrystusa, patrzymy na Niego, polegamy na Nim, karmimy się Nim i trwamy w Jego miłości. Mamy wspaniałą świadomość, że w całej głębi swojej niepojętej miłości, która kazała Mu oddać za nas samego siebie, On zawsze stoi po naszej stronie. Powrót do prawa poddaje w wątpliwość konieczność ofiary Chrystusa. Werset 21. Drugiego rozdziału listu do Galacjan. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Powracając do prawa i uznając go za środek usprawiedliwienia, czynię samego siebie przestępcą wobec Niego. Jednak powrót do zasad prawa kryje w sobie coś więcej. Oznacza unicestwienie łaski Bożej, a nawet idzie jeszcze dalej. Jeśli rzeczywiście istnieje możliwość usprawiedliwienia poprzez prawo, to śmierć Chrystusa nie była wcale niezbędna.